Państwa gościem jest pani Dorota Szelong-Kajstura, pielęgniarka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani pełni dyżury w ośrodkach, które przyjmują uchodźców wojennych tutaj na terenie gminy Istebna. Proszę nam powiedzieć coś więcej o tych dyżurach. Jak to wygląda? Pod opieką mam, no chciałabym się powiedzieć pacjentów, ale może powiemy podopiecznych, którymi koordynuje pani Magda Matuszny, która ma podpisaną umowę z naszym starostwem powiatowym. I z ramienia tego ja pełnię tutaj dyżury jako pielęgniarka. Przyjeżdżam do tych podopiecznych 2 razy w tygodniu. Również konsultuję wszelkie problemy, które pani Magda lub tutaj pan Mariusz, który koordynuje akurat ośrodkiem, w którym obecnie przebywamy, telefonicznie. W taki sposób też możemy pomóc tym podopiecznym. No właśnie, jaka to jest pomoc, jakiego wsparcia, jakiej pomocy oni potrzebują? Jeżeli chodzi o pielęgniarstwo wiadomo jest zawodem samodzielnym, więc ja również sama potrafię rozpoznać problemy, z którymi po prostu zgłaszają się ci podopieczni, a raczej pani Magda, które problemy mi zgłasza. Wtedy przyjeżdżam, badam tych pacjentów. Ordynuję zalecenia. Jeżeli uważam, że jest potrzebna konsultacja lekarza, wtedy po prostu współpracujący lekarz z nami przyjeżdża, bada pacjentów i daje dalsze zalecenia lub leczenie wdraża. Rozumiem, że ma pani co robić. Tak, i to jest bardzo duża rozbieżność, jeżeli chodzi o pacjentów, od małych dzieci po starsze osoby. Problemy są najróżniejsze. Przykład, pierwszy dzień mojej pracy, małe dzieciątko 13-miesięczne z alergią pokarmową, którą no, na gołym okiem można było zobaczyć. Wystarczyła zmiana mleka i nie trzeba było po prostu konsultacji lekarskiej. Później pacjentka, która po prostu wymagała tylko pomiaru cukru, bo była z cukrzycą, odpowiednia dieta i też wystarczyło. Są też pacjenci, którzy no ze względu na sytuację, że musieli bardzo szybko opuścić swoje mieszkania, swoje domy, nie mają pewnych leków, które muszą przyjmować stale. Zgadza się. Ostatnim takim przypadkiem była pani, młoda kobieta, 38-letnia, która od 12 lat choruje na stwardnienie rozsiane. Wiadomo, że jest to choroba, która jest cały czas. Tej choroby się nie wyleczy. Można tylko modulować jej przebieg w postaci podawania leków, które bierze całe życie. Była na pewnym leku, którego no, nie wolno mi nazwy powiedzieć. Przez kilka lat na Ukrainie była nim leczona. Niestety ten lek tam już przestał być refundowany. Miesiąc przed przyjazdem tutaj była też w programie tam lekowym na innym leku. No niestety nie zabrała go ze sobą. Z wiadomych przyczyn wzięła go, to co najważniejsze, tą pacjentkę, ona już miała nadany PESEL teraz. Przyjęliśmy na oddział, zdiagnozowaliśmy. No niestety okazało się, że choroba się zaczyna aktywować. To miała już dzisiaj właśnie wdrożone leczenie. Problemem z tymi pacjentami jest ta bariera językowa. Tutaj bardzo nam pomaga pani tłumacz, która współpracuje ze starostwem, pani Paulina, która dzisiaj była nieoceniona w pomocy, tłumaczyła całą istotę tego leku. Musi pacjentka się nauczyć podawania tego leku, miareczkowania. No w takim naszym porozumiewaniu się możemy bardzo ogólnikowo zrozumieć się nawzajem, natomiast tutaj potrzebna była precyzja. Pani też wspomniała o tym numerze PESEL. On jest ważny i istotny. Bardzo istotne jest to, że jeżeli pacjenci podopieczni mają nadany już ten numer PESEL, mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, tak jak nasi obywatele. Tym największym takim wyzwaniem jest ta bariera językowa, o której pani wspomniała? Tak. Jest ta bariera językowa. No moje pokolenie jeszcze uczyło się języka rosyjskiego. Młodsi już niestety nie znają ani pisanego języka, ani mówionego. My jeszcze potrafimy się porozumieć, natomiast koleżanki młodsze no, miałyby problem z tym. Taki najtrudniejszy przypadek, czy coś, co panią zaskoczyło tutaj, pełniąc te dyżury na terenie tych ośrodków do tej pory? Pewna pacjentka, która właśnie też była z chorobą, z cukrzycą,
która rodzina, tak jakby, którzy z nią tutaj przybyli, nic nie powiedzieli nam, ani słowa, że pacjentka powinna przyjmować leki, podawali jej herbatę osłodzoną, wszystko, zadzwonił do mnie pan, że się źle czuje jakoś ta podopieczna, prosiłam, żeby zmierzyć cukier, okazało się, że było dużo, dużo ponad normę, wezwano pogotowie i pacjentkę odwieziono do szpitala dożywca z bardzo wysoką hiperglikemią. Czyli są też takie ciężkie przypadki. Tak, no to akurat był przypadek, który zagrażał życiu pacjentki podopiecznej, ponieważ mogła wpaść w śpiączkę cukrzycową. Problemem na pewno tutaj są też, jeżeli mogę nadmienić, szczepienia. Chciałam tylko poinformować, że ci podopieczni, którzy mają nadany numer PESEL, oni mają prawo do szczepienia przeciw COVID. Niestety opór jest większy niż wśród naszego społeczeństwa, ale ja myślę, że z biegiem czasu edukacja i rozmowa z nimi przyniesie jednak zamierzony skutek i jednak poddadzą się szczepieniom. No właśnie, bo o to też chciałam zapytać, jaki odsetek tych osób ma to szczepienia, nie? Nikły. A czy oni sami też tutaj przychodzą do pani na te dyżury, czy zadają jakieś pytania, już niekoniecznie tutaj jakieś przypadki takie faktycznie ciężkie, tylko po prostu jakieś pytania? Tak. Proste, jakieś bóle brzucha, jakieś niestrawności, to są takie no, prozaiczne problemy, ale dla nich są to ważne. Czyli rozumiem, że dla pani też to jest pewnie no, nowość, no, takie wyzwanie, żeby też tutaj i przełamać tą barierę językową i żeby im jakoś pomóc na tyle, na ile powrót do przeszłości. Na ile to jest oczywiście możliwe. Zgadza się, ale tak jak mówię, osoby, które tutaj współpracują, które koordynują, które opiekują się z tymi podopiecznymi, trzeba chylić czoła. Współpraca, ja panią akurat Magdę Matuszny poznałam przy okazji współpracy tutaj i powiem, bardzo rzadko zdarzają się osoby młode z taką chęcią, zaangażowaniem, z taką charyzmą. Bardzo mało jest takich osób i naprawdę to jest przyszłość po prostu. I to jest ważne, a proszę nam powiedzieć, jak się pani tutaj znalazła właśnie, dlaczego akurat te dyżury tutaj na terenie gminy Istebna? Może dlatego, że współpracuję ze starostwem i to tak wyszło w sumie niespodziewanie. Ale bardzo chętnie, dlatego że w mojej przeszłości sama prowadziłam pielęgniarską opiekę długoterminową domową, także opiekowałam się takimi ludźmi w domach i jakoś tak dalej mam taki niedosyt i teraz się spełniam. Ja bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Moim i państwa gościem była Dorota Szeląg-Kajstura.